Czyli wszystko wskazuje na to, że tutaj będzie tak. Obroty silnika to będą z tamtej strony. Zielony przewód z tej strony. Według mnie powinno być chyba tak. Bo tu jest ZS, a tu będzie pewnie gdzieś ukryte M. A tu jest M. Czyli tak ma iść przewody. Zobaczymy, czy będzie pokazywał obroty silnika, bo spróbujemy go zaraz zapalić. No, że będzie. No, próba. Pierwsze odpalenie po zimie. Zobaczymy. Chwila prawdy. Chyba paliwa zabrakło.
Zobaczymy, jak teraz zapali. Od śmigła. Całe wszystkie mechanizmy, nie mam zastrzeżeń, pięknie chodzą. No jednak kombajn oszukuje, 6 barów pokazuje, to jest niemożliwe. Ten czujnik jest dobry, w takim razie trzeba będzie zegar naprawić albo go wymienić, bo oszukuje wskaźnik od ciśnienia oleju. 6 barów ponad pokazuje, tak jak na moim tutaj stłumowym oporniku. Zatem teraz zobaczymy, czemu nie działają obroty silnika. Co tu się dzieje? Odkręcę ten cały... Ojej, już widzę, że jest rozwalona cała prądniczka. Tu jest taki... Tu niestety... Nie wiem, czy to się raczej kręci. Ale tu jest rozwalone całe to gniazdo. Prądniczka jest do dupy. Jest do wymiany. Nie będzie nadajnik obrotów silnika nie działał. Bo tu mamy wszystko... Wszystko popsute. Tu się rozwaliło wszystko. Niestety. To też wejmę, żeby się nie zgubiło. Też już prawie się zrobiło okrągłe, ale... No jest do naprawy. Wymiana czujnika. Czujnik ciśnienia oleju. Ten czujnik jest zepsuty, który w ogóle nie działa. No i nie działa też nadajnik obrotów silnika. No i to też jest jednocześnie nadajnik, impulsator do motogodzin. To trzeba będzie zrobić.